Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do partii przyszłych szachowych arcymistrzów Wiktor Kisiel Kontra, Wiktor Golis. Partia dziesięcioletnich zawodników z mistrzostw Polski. Bardzo ciekawa zresztą, szczególnie, że w pierwszym ruchu Wiktor. Zagrał D4. Za chwilę sobie omówimy tutaj tę partię. Rankingi pano, panowie mają podane. Druga kategoria 1210 ELO. Kontra pierwsza kategoria 1712 ELO. No, myślę, że dosyć pokaźne kategorie, ale to jest początek. Ja zawsze tłumaczę, że nieważne jak się wystartuje, ważne jak ta kariera potem się toczy, ta dojrzałość szachowa potem z Kolejnymi latami jest coraz większa, wyższa, jak się trenuje. To, że ktoś na przykład zostanie mistrzem świata do lat 8 niekoniecznie znaczy, że będzie w przyszłości mistrzem świata, ale tutaj można by sobie dyskutować, oczywiście. No i cóż, przejdźmy do partii. D4 się tutaj tym ruchem rozpoczęła ta rozgrywka. Skoczek F6, posunięcie C4, e 6 Na tym poziomie zawodnicy no, mają troszeczkę te debiuty przygotowane, nie da się tego ukryć. Praca, nie da się tego ukryć. Praca trenerów tutaj na pewno jest widoczna. I goniec zagrywa na B4 w tej sytuacji. Goniec D2. No i to jest fajny ruch, tu jest oczywiście dużo możliwości, można zagrać i skoczkiem z B na D2, można skoczkiem na C3, goniec to jest jedna z nich, Hetman zagrywa na E7, no... Myślę, że dziecko nie wymyśliłoby takich ruchów. Wiadomo, przygotowania debiutowe, posunięcie G3. Jak najbardziej sobie tędy tutaj gońca można ustawić, roszada, koniec G2. Bicie na D2 nastąpiło Hetman D2. Bardzo fajny ruch zresztą, bo e, zwróćmy uwagę, że jak zbijemy Hetmanem, to nasz skoczek później może wyjść swobodnie na pole C3 e, i dzięki temu kontrolować pola centralne to jest e, lepsze pole dla skoczka niż pole skoczek na D2. E, więc po wybiciu tutaj Hetmanem nastąpiło D5. I co jest ciekawe, skoczek zagrał na C3. Zwróćmy uwagę, że białe kompletnie nie reagują na to, że mogą stracić pionka na C4. To jest na pewno dobry myk białymi, dlatego że no, oczywiście, bicie na C4 jest teoretycznym zagraniem, można tak zrobić. Tu się goniec po prostu otwiera to zawsze fajnie wygląda. C6 wzmocnienie centrum solidne. Roszada ze strony białych, wieża D8. I to jest taki ruch no ciekawy, dlatego że wchodzimy tutaj wieżą na rentgen z Hetmanem i. Jak zareagować? Białe tutaj grają wieża AD1. Mi się podoba gra z jednej i z drugiej strony, dlatego że tutaj chłopaki wyprowadzają figury. Starają się wyprowadzać każdą figurę i warto o tym pamiętać. Skoczek z B na D7, wieża z F na D1. No tak naprawdę ten ruch może nie jest jakiś super rewelacyjny, ale to nie jest też błąd na pewno. To jest w myśl zasady wszystkie figury do akcji. Tutaj na pewno białe miały zaplanowany ruch E4, co jest dobrym pomysłem. Można pewnie próbować grać taki ruch jak skoczek E5, ale to są już takie konkrety, gdzie trzeba sobie policzyć. Wieża E1, spoko ruch bicie na C4 i tak jakby białe sobie wymarzyły właśnie to bicie, bo teraz zostało zagrane E4 i to wygląda wzorowo pięknie wieże stoją za pionkami, Hetman, no tak jak uczą się osoby początkujące, aczkolwiek silnik mówi tutaj, trochę lepiej czarnymi, bo jest pionek więcej, ale to nieważne, na tym poziomie, nawet na poziomie jakby tu grali powiedzmy no arcymistrzowie powiedzmy, no tacy słabszego pokroju to pozycja jest dalej otwarta i teraz w tej sytuacji B5 nastąpiło, czyli obrona pionka I teraz białe decydują się na bardzo ciekawy zabieg W którym już się zaczyna Na szachownicy mieszać Dużo się może zaczynać dziać Mianowicie D5 Logiczne posunięcie Podoba mi się ten ruch, bo on Stara się rozwalać tutaj centrum Ale czarne reagują ruchem wtrąconym Bardzo ciekawy ruch B4 No jeżeli byśmy odeszli skoczkiem No to Tutaj przede wszystkim jest bicie na D5 do końca, i tam sobie mogą próbować czarne wybijać po prostu tego pionka. No, oczywiście trzeba uważać też na hetmala. W każdym razie odbicie, odejście z koczkiem, mogłoby się wiązać jeszcze raz z biciem na d5, a potem szybko wstawiamy sobie końca. Białe tutaj jednak zbiły pionka na C6. Ja pragnę teraz zauważyć, że można zrobić ruch wtrącony za ruch wtrącony, bardzo fajne posunięcie, narzucające się. D6. No, grzechem jest nie wykorzystać takiego posunięcia. Z jednej strony staram się wejść w głowę tych młodych szachistów i pomyśleć, dlaczego taki ruch nie został zagrany. No, bo prawdopodobnie białe mając wieże tutaj, no nie chciały może mieć zamkniętej pozycji. To jest jedna sprawa, tylko idą na otwarte pozycje. Ale to też nie wiadomo, co tam się kotłowało w głowie latków. W każdym razie ten ruch byłby lepszy. Dlaczego? Bo jak na przykład Hetman odchodzi, to wtedy idziemy sobie skoczkiem i staramy się tutaj te pozycje przeciwnikowi zgniatać. Jak mogłoby być dalej? Powiedzmy, ruch A5 się narzuca, bo tutaj groziło wzięcie pionka i można nawet zagrać E. 5. Wpuszczamy wprawdzie skoczka na D5, nie szkodzi. Hetman D4 i nastawiamy się na tego pionka, żeby go odzyskać. Na przykład, jak goniec A6, to goniec F1 i tego pionka zbieramy. Dalej, trzymając tutaj takie niebezpieczne pionki w centrum, pozycja czarnymi byłaby tutaj naprawdę ciężka. Ale poszło jak poszło. Bicie na C6, bicie na C3 i białe na spokojnie wybiły pionka. Okazuje się, że skoczek nie może ruszyć, bo widzimy, że wieża e, ginie. Goniec zagrał na A6, nastąpiła wymiana. Skoczek wybił. Tutaj też można by wybić wieżą. Jest to pozycja równa, moi drodzy, ale bliżej mi do pozycji tutaj białymi, z uwagi, że też gram podobne schematy. W każdym razie, tutaj jest równiutko. Białe postanowiły wymienić hetmany. Na co tutaj. Jest zgoda ze strony czarnych i Skoczek zagrywa na B6. Bierze ED1. Nie są to już trudne posunięcia. Nastąpiły wymiany na D6, i Goniec zagrał sobie na B7. Tu panowie grają dobrze. Jedna i druga strona jest ok. Pozycja równiutka, um, i, no ale próbujemy grać dalej. Oczywiście no, to nie można się zgadzać na remis w takich pozycjach, tylko próbować. Skoczek na E5. No to zwiastuje, zobaczcie tutaj pewnego rodzaju, mogą zwiastować problemy, dlatego że skoczek idzie do centrum próbuje tutaj się wgryźć, próbuje zaatakować pionka, przede wszystkim też goniec przy okazji broni, piona na E4 F6 nastąpiło, skoczek na C6, bardzo podoba mi się to posunięcie z, pewno, z pewnego rodzaju pułapku, bo czasami jak wieża C8, no to skoczek E7, wiadomo widełki i wygrywają białe, to się czasami taki ruch narzuca oczywiście, to jest taktyka, trzeba ją ćwiczyć regularnie, skoczek zagrywa na a4 W tej sytuacji skoczek zagrał na A5 Czyli widzimy, jest atak na pionka Tutaj również atak na pionka Przy okazji jeszcze goniec jest atakowany Wieża B8 zostało zagrane Skoczek zbił, skoczek zbił, wieża zbiła pionka na E6, skoczek zbił na A2. No i wydawałoby się, że zaraz panowie tutaj podpiszą remis, jednak walka trwa dalej. Dużo wymian oczywiście tutaj juniorzy zwykle stosują. Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj faworytem są czarne, z uwagi na wyższy ranking i kategorie, ale pamiętajmy, w szachach kategorie nie grają. Tutaj liczy się nasza siła, gry to, że ktoś ma niższą kategorię, to znaczy, że zawsze musi przegrywać, lub a, lub przegrywać. E, dobra, e, skoczek zbił na a2 i w tej sytuacji e5 nastąpiło, czyli kolejna wymiana na g2, dosyć szybko końcówka powstała, pionek zbił na e5. I co robimy białymi w tej sytuacji? Co nam się narzuca? No właśnie, narzuca nam się prawdopodobnie bicie tutaj, ale biały grają bierze a6, to mi się bardzo podoba, dojrzałe posunięcie. Dlatego, że to y, zdjęcie tego pionka A7 wydaje mi się, że jest ważniejsze. Bo już białe są wtedy na pewno spokojne, a jednak struktura pionków tutaj będzie miała duże znaczenie. Może mieć duże znaczenie, oczywiście. E, nastąpiło jeszcze skoczek B4, wieża bije A7. Wieża zagrała na E8 z obroną. Pionka rzecz jasna. Skoczek na D6 zaatakował wieżę. No i dlaczego by nie? Wieża D8. No i to jest błąd, moi drodzy. To jest błąd, który już łatwo można wykorzystać. Jak należy zagrać? Przede wszystkim wieża F8 nie wpuścić skoczka na pole F5, które zwykle zwiastuje kłopoty. Wieża F8 też y, daje tę możliwość aktywnej gry, czyli ataku na pionka, bo tutaj grozi zagranie skoczek D3. A jak F3 to skoczek A1. Kwestia liczenia po prostu dosyć prostego wariantu. No i wieża D8, niefortunne zagranie. Jak to mówią z juniorem do końcówki, a i tutaj skoczek zagrywa na F5, no i są problemy. Bo jest prosty atak na pionka. Jeżeli pionek zagrałby na G6, no to jest skoczek H6 nie można na H8, bo widły skoczkiem, wiadomo, króle F8 i zbicie pionka. Pionek, więcej u białych, myślę, że białe miałyby tutaj bardzo duże szanse, żeby tę pozycję po prostu wygrać. Nastąpiła teraz wieża F8 i wieża zbiła. Na G7 bardzo ciekawy i odważny ruch, dlatego że czasami, jak zbijemy skoczkiem, to jeszcze możemy się nadziać tutaj na kontrę. I faktycznie mogłoby być niedobrze. Znaczy, białe nie przegrywają, ale też nie wygrywają w tej sytuacji. Po biciu na G7, król na H8 i wieża G5. Oczywiście, skoczka tutaj trzeba bronić. Białe nie pozwalają wieży na otwartą linię. Skoczek zagrywa na D3. Król F3. Bardzo odważne posunięcie, muszę przyznać, podchodzące pod związanie, ale to jest kontrola. Tutaj wszystko się trzyma. Skoczek C5, Król E3, Skoczek E6, wieża H5, i Skoczek zagrywa na D4. Tutaj czarne, oczywiście, przechodzą do uproszczeń. Trochę niepotrzebnie, ale ciężko doradzić, co grać czarnymi, aby. aby próbować ratować sytuację. I teraz trzeba bardzo uważać białymi. Białe zbiły. Pionek wybił, no i nie możemy zbić, bo tutaj wieża F2 i to się by skończyło prawdopodobnie remisem, mimo pionka więcej, ale 2 na 1 to remis. Yy, więc w tej sytuacji po wybiciu pionek wybił i król zagrywa na E2, bo trzeba bronić punktu F2. D3 szach, król znowu na E3. Jeżeli D2 by nastąpiło, to na szczęście jest wieża D5 i tego pionka zdejmujemy. Dwa pionki więcej wygrywają. Więc po tym ruchu wieża zagrywa na d8 i jest opcja doprowadzenia prowadzenia piona, ale jest król d2 na szczęście. Czyli zobaczcie, juniorzy na spokojnie, jednak tutaj białe wiedzą, że mają przewagę, i trzeba na spokojnie do tego podejść. Król zagrał na g7. f4. Tutaj białe grają dobre ruchy, czarne oczywiście też. Wieża c5. No i teraz wieża na c3 i chcemy tego pionka zdjąć. Prosty plan. H6 nastąpiło. Czasami ja bym e, zagrał taki ruch h5, żeby próbować grać jeszcze dalej pionkiem i próbować rozbijać białe, biał, tutaj bie, strukturę białych pionków. No, wydawałoby się, że pozycja jest wygrana, ale to też nie jest do końca takie proste, trzeba bardzo uważać. No, jednak nastąpiło h6, wieża c3, no bo tak grać trzeba, nie ma wyjścia. Król łapie bardzo dużą aktywność, na szczęście zbicie pionka na d3, wieża a8. I wieża dała szacha No, można by było raczej podejść królem na E3 To tak wygląda troszeczkę solidniej Bo jednak król do centrum Ale szach nastąpił, król G4 No, niebezpiecznie robi się z tym królem I trzeba naprawdę grać bardzo ostrożnie Król na E3 Słusznie, no bo ten pionek musi być broniony Wieża dała szacha Wieża D3 Ja mówię, że ten pionek musi być broniony Ale dzięki królowi na E3 wieża zawsze na D2 zagrywa Więc tego pionka broni W razie czego Wieża A1, wieża D2, wieża H1. No wiadomo, jak tutaj pójdzie król i wieża będzie chciała zbijać, to tutaj ucieka ten pionek F. Król E4 zagrywa białymi, szach nastąpił, król D3. No tak właśnie widzimy, że białe jakby nie miały planu na wygrywanie tej pozycji, może liczą na, na jakieś błądy strony czarnych. No czarne znowu zagrają wieżę na H1 i wieża F2. I ten ruch mi się bardzo podoba, bo on daje już możliwość progresu. Dlatego, że pionek może zasuwać do góry. Wieża na a1 zagrała. No i teraz poszło f5, czyli odciągnięcie tutaj figur czarnych. Jeszcze niewinny szach, nie, nieważne. E, tutaj królem oczywiście na e4 trzeba grać. Król c4 jest raczej e, bez sensu, to taki zły nawyk. To nie wypuszcza wygranej białej absolutnie, ale podejście królem bliżej daje tutaj większe szanse. Nawet jak wieża dalej będzie szachowała, to królem zawsze e, białym królem zawsze tędy sobie tutaj przejdziemy i będziemy atakować piątka przy okazji. Król jednak zagrał na c4, wieża a7. F6 oczywiście, wieża F7 musi bronić, król D5 czujnie, król G5, król E6, no już jest król bardzo blisko wieży, wieża F8, e, przepraszam, król zagrał na G6 i posunięcie G4, po którym czarne się poddały, no i faktycznie nie ma kompletnie co grać, jest totalny paraliż, ten pionek dochodzi e, i taki mały cukcwang się pojawia. Po stronie czarnych. No, myślę, że partia taka całkiem nieźla, niezła. Napiszcie, co sądzicie o grze dziesięciolatków, którzy, no, są groźni, moi drodzy, w dzisiejszych czasach. Juniorzy są groźnymi przeciwnikami. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam obydwu grających zawodników Wiktora i Wiktora. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.